Cześć kochani, zapraszam Was na kontynuację misji Szpagat. Rozpoczynamy od rozgrzewki aktywnej, szeroko nogi i krążenia biodrami. I zmieniamy stronę. Dzisiaj to będzie krótki trening, 15-minutowy. Powtarzaj go co drugi dzień, jeśli możesz. Uwaga! Kolano do góry, skręt. I robimy bieg. Chcemy się szybciutko rozgrzać. I skręty. Uwaga, pajacyki, otwór, zamknij. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, luz. Pięknie, teraz weźmiemy sobie kostkę. Postawimy piętę blisko krawędzi kostki i dociążymy stopę. Bioderko wypchniemy do przodu, tak żeby poczuć rozciąganie łydki. I oddychamy. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Długi wydech. Świetnie, zmieniamy. Druga noga. Poczuj dociążenie. Biodro do przodu, nie robimy tego. Chcemy rzeczywiście poczuć, że ta łydka nam się rozciąga. I wróć. Super. Teraz postaw stopę na szerokość bioder. I teraz będziemy robić takie pozycje stoliczka. Wypięte pośladki. Ręce do boku. I wróć. Wyciągnij się, wypnij pośladki. I wróć. Bardzo ważne jest to wypinanie pośladków. I wracamy. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Jeden. Ręce nad kolanami. Ugnij kolana. Zaokrąglij plecy. Koci grzbiet. I wyciągnij brodę do góry. I znów zaokrąglij. Wyciągnij. Zaokrąg. Wyciągnij. Zaokrąg. Wyciągnij. Jeszcze dwa. Ostatni. Jeden. Powolutku schodzimy w dół. Puszczamy luźno głowę. Łapiemy za łokcie. Możesz doprostować kolana. I przenosimy ciężar ciała na jedną stopę. I na drugą. Na jedną. Na drugą, na jedną, na drugą, na jedną, na drugą. Puszczamy luźno głowę i powolutku wracamy do góry. Super. Bierzemy nasze kostki. Jedna stopa do przodu, stopa flex i tylko przenosimy ciężar ciała. Hop i wróć. Pamiętaj o wypiętych pośladkach, szerokich pośladkach. Kość ogonowa do sufitu. Zostań flex, wyciągnij się jeśli musisz. Jeśli potrzebujesz, to daj sobie kostki wyżej. W ten sposób. I teraz uginamy kolano, prostujemy. Wydłużony kręgosłup. Pamiętaj o oddechu. Zostajemy flex, wypinamy pośladki, skręć się, wróć, otwórz stopę, wróć, otwórz, wróć, otwórz, wróć, otwórz, wróć. Świetnie, zmienimy nogę,
Mamy tam flex i tylko przejdź, wróć, przejdź, wróć. Mocne palce, zadarte do góry. Flex, dostajemy, uginamy kolano, prostujemy, uginamy, prostujemy, uginamy, prostujemy. Zostajemy z ugiętym kolanem, kość ogonowa do sufitu. Zrób skręt, wróć. Skręt, powrót. Skręt, powrót jeszcze. Trzy i dwa, jeden. I uwaga, przechodzimy sobie do psa z głową w dół, czyli ręce będą teraz wędrować do przodu. Jedziemy sobie cię. Postaraj się mocno odepchnąć od dłoni. Pięty są dążyć do podłogi. Oczywiście chcemy, żeby one leżały na podłodze. I uginasz sobie jedno kolanko, drugie na zmianę. Pomyśl, że kość ogonowa to jest wierzchołek naszego trójkąta. Jeszcze cztery. 3, 2, 1, luz. I teraz rozciągniemy pośladek. Najlepiej zacząć z pozycji lęka, klęku podpartego. Wyciągamy jej nóżkę do przodu. O! Wyrównujemy biderka, tak żeby być też po środku, żeby nie zostać na jednym pośladku. I teraz spokojnie. Oczywiście im bardziej oddalimy stopę, czyli jak zrobimy kąt 90 stopni, tym jest trudniej. Możemy sobie troszkę przybliżyć, oszukać. To może to robi. Właśnie pozycję pełną. Domykamy biodro. Cały czas pamiętamy o tym biodrze. Domkniętym. Chwilkę tu zostaniemy. Wdech. Wydech. I przyciągniemy teraz stopę do pośladka. Rozciągamy przód uda. Trzymaj tą pozycję. I wróć. Wracamy. Rozluźniamy klatkę biodra. W drugą stronę krążenia. I zmieniamy. Druga noga do przodu. Uda po środku. Domknij bioderko, wyciągnij się i powolutku idziemy w miarę naszych możliwości do przodu. Oddychaj. I puść luźno. Zostań. Dobrze. I teraz przyciągniemy stopę w kierunku pośladka. Można się troszeczkę podnieść biodrami. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy. Super. Przejdziemy sobie teraz do wykroku. Polecam wziąć kostki. Jedna noga z przodu. I robimy przejście. Flex. Wróć dół, flex, dociąż biodra, flex i dół, wydłużaj plecy, sięgaj biodrem jak najniżej, zostajemy, z przodu flex, nowy skręt, powrót. Zatrzymujemy. Pięknie się tutaj rozciąga nam tył nogi. Jak damy tą stopę do góry, tak? Czyli zrobimy stopę flex. Uginamy. Przenosimy ręce na jedną stronę. Jeśli jesteśmy w stanie, przechodzimy na przedramiona. Wracamy. Stopa przychodzi na krawędź, robimy skręt,
Mocno poczuj skręt w kręgosłupie. I wróć. Bardzo dobrze. Teraz wypnij sobie biodra w jedną stronę, drugą i zmieniamy nogę. Druga noga do przodu. Flex. Dół. Robimy przejścia. Zatrzymam flex z przodu. Oddychaj. I teraz skręcamy się. Wracamy. Skręcamy. Wracamy. Skręcamy. Wracamy. Skręcamy. Wracamy. Zostajemy. Jeszcze chwilkę. Uginamy kolano. Ręce przechodzą na jedną stronę. Dociążamy miednicę. I przechodzimy na przedramiona. Jeśli możesz, oczywiście. Oddychaj. I teraz robimy skręt. Odepchnij się od kolana. I wróć. Bardzo dobrze. Usiądź na chwilę. Wyciągnij ręce w dal. I rozluźniamy. Dobrze. I teraz czekają nas rozjazdy. Polecam pod kolano podłożyć sobie matę, poduszkę. Dobrze. I teraz będą rozjazdy do szpagatu. Robimy rozjazd i powrót. Rozjazd i powrót. Tyle, ile możesz. Jeszcze zrobimy dwa razy. I zostajemy w dole. Zrób wdech, wydech. I rozluźniamy. Świetnie. Rozluźnij sobie klatkę, biodra. I zmieniamy nogę. Druga noga. Rozjaśnik. Powrót. Rozjaśnik. Powrót. Ścięgamy. Wracamy. I zostajemy. Pamiętaj, żeby tutaj nie zatrzymywać powietrza. Chwilę trzeba podtrzymać. I rozluźniamy. Dobrze. I na koniec dla takiego relaksu rozluźnimy pośladki. Rozkładamy sobie już matę. Ułożymy jedną nogę i stopę kładziemy na kolanie. Tak? Czyli nie przy biodrze, tylko na kolanie. Jeśli tutaj nam się bardzo podnosi kolano, możemy podłożyć zawsze sobie coś i będziemy sięgać do przodu. Wyciągać się. To ćwiczenie przynosi taką ulgę. I zostajemy. Pięknie rozciąga pośladek. Wyciągamy sobie ręce. I zostajemy. Wracamy, zmieniamy nogę, stopa na kolanie, dociążam kolano, wyciągam się dalej, jak najdalej, do przodu sięgaj i zostań. Wyciągnij ręce, odpocznij, możesz puścić luźne ciało. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy trening i zapraszam na kolejny już wkrótce.
Pa, pa.